nawet z Moskwy mogła do nas przyjechać dzięki konkretnym osobom, dzięki konkretnym wsparciu, konkretnemu wsparciu. I muszę powiedzieć, że nisko się kłaniam, bo tej wystawy nie mielibyśmy okazji gościć, gdyby nie wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i bardzo konkretnej osoby. Pani minister Winogrodzka, głęboko zainteresowana osobiście teatrem i tym, co się w nim dzieje, wsparła nas rękami pana dyrektora Bartaka, który jest tu dzisiaj z nami. Witamy serdecznie. Proszę państwa, tak jak powiedziałem wcześniej, też nie było tej wystawy od samego początku, gdyby nie zetknięcie dwóch ludzi. Igora tutaj dziura w głowie. Sorry, Igor. Igora Usanowa i Pawła Dobrzyckiego. Oni obydwaj z tą ideą jeżdżą po świecie, spotykają się w świecie, a z rozmów z nimi okazało się, że jest taka szansa, żebyśmy zrobili specjalną edycję tej wystawy, wystawę w Polsce z polskim akcentem. Ladies and gentlemen, this exhibition is a great example and great testament to the fact that good cooperation is not that much between institutions, but rather between people, between particular persons. So today's exhibition, A Costume at the Turn of the Centuries, which comes from the Alexei Bakhrushchev Central State Museum of Moscow, would not be possible hadn't it been for a contact of two people that I'm going to mention in just a moment. But first, I would like to express great gratitude to the Polish Ministry of Culture and National Heritage, and especially to Minister Winogrodzka. She is an enthusiast of theater, and it is thanks to her that we are able to host this exhibition in Warsaw. She is represented today by Director Bartak. Welcome, sir. And I would like to mention two very important persons without whom we wouldn't be able to meet here, which is Mr. Igor Usanov and Paweł Dobrzycki. These two persons met at one occasion, and they came up with this great idea for the exhibition, which they are now promoting all around the world. And I can say that the exhibition that is being opened now here in Warsaw is very special and has some very special Polish touches. Ale na to wszystko musieliśmy mieć zgodę raz od Igora, ale przede wszystkim tu witam serdecznie panią dyrektor Muzeum Państwowego Centralnego Muzeum Teatralnego w Moskwie, która jest tutaj dzisiaj z nami i bardzo się nisko kłaniam za tą Irina Kamula jest dzisiaj z nami. To kolejna osoba, która spowodowała, że mamy taką możliwość świętować i oglądać kostium teatralny w Warszawie. But to introduce some alterations to the exhibition, we of course needed consent, which was given by Mr. Usanov, but also by the director of the Bakhrushchev State Central Museum of Moscow, Madam Irina Kamula. We would like to welcome you, Madam. And hadn't it been for you, it wouldn't be possible to organize that particular event. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Witam gości, którzy przyjechali, tych z najodległejszych stron świata, żeby móc uczestniczyć i przywieźć własne kostiumy. I tych z bardzo bliska, z Warszawy, studentów. Witam Państwa bardzo serdecznie w Akademii Sztuk Pięknych na otwarciu wystawy. Teraz, rozumiem, robimy niespodziankę. Ladies and gentlemen, so once again welcome. I would like to welcome everyone who has decided to spend this evening with us. All of you who came from very further and distant places, bringing your costumes with you, but also people from the local vicinity, students and all the friends of the Academy of Fine Arts. And now, as far as I know, we are in for a